Cześć, tu Karol i od czasu do czasu w moim życiu zastanawiam się, co gdybym stracił coś, do czego jestem tak przyzwyczajony, że nie wyobrażam sobie bez tego życia, a jednak można to stracić. Ale nie tylko słuch. Jak wiadomo, możemy stracić również wzrok, kolejny ze zmysłów, od którego jesteśmy tak uzależnieni, bez którego jest bardzo trudno funkcjonować. Ale do stracenia jest również więcej. Mógłbym nie mieć teraz rąk, jakbym włączył nagrywanie. Mógłbym stracić rozum. Mógłbym stracić... I tutaj włóżcie cokolwiek, co jest dla was ważne. Bo wiecie, to jest tak, że idziesz ulicą, możesz zginąć. Nie chcę tu gadać jakichś takich bullshitów, takich głupot w stylu Carpe diem, żyj dniem, ciesz się życiem, bo to jest już za bardzo oklepane, ale serio chcę to powiedzieć. Życie z dnia na dzień, życie życiem, cieszcie się życiem. Ja właśnie po swoich znajomych, po mnie, zauważyłem taką tendencję w ludziach, że często mówimy sobie w myślach, planujemy sobie coś, wow, teraz zacznę się fajnie ubierać, ale nie teraz. Właśnie nie teraz, tylko dopiero jak schudnę. Albo jak będę miał super mięśnie, to coś tam, coś tam. Hej, może po prostu olej to, że masz te 10 kg nadwagi i zacznij żyć. Zacznij ubierać się jak chcesz, zacznij być tą osobą, kim chcesz. Naprawdę, nie ma czasu na czekanie. Nie ma czasu na czekanie, tak. Więc jeśli jesteś super chudym chłopakiem, super patykiem jak ja i nie masz prawie mięśni, to... YOLO! Nikt ci nie broni tego, żeby fajnie wyglądać, fajnie się ubierać, być fajną osobą, zmieniać się w taki sposób, jak chcesz. A często ja też mam tak, że gdyby coś tam, to byłbym taki i taki. Nie ma czasu na to, bo może nigdy nie dojdziesz do formy takiej, jak chcesz, może nigdy nie będziesz taką osobą, jak będziesz chciał, więc może zacznij jakby... Zacznij po prostu żyć. Jeśli chcesz być super modną foką, grubą, posiadającą 10 kilo nadwagi, to może powiedz sobie dzisiaj YOLO i bądź stylowa. Mam nadzieję, że ten filmik ma jakikolwiek, nie wiem, dziwny, ale przekaz, jeśli ty jesteś tam i sobie pomyślałaś, o fuck, idę żyć, to brawa dla mnie, cieszę się, że idziesz żyć. Pozdrawiam. Taki dziwny film. To było dobre, jak buraki. Lubię buraczki, ale nie takie potarte, tylko w całości.